A my zaczynamy nasz dzień od rozmowy z panem doktorem Waldemarem Kraską, chirurgiem z Sokoła Podlaskiego, z senatorem, ministrem, a teraz wiceministrem zdrowia. Dzień dobry panu. Dzień dobry bardzo. Panie doktorze, zaczniemy może od szczepionki na wirus COVID-19. Słyszymy przynajmniej z dwóch miejsc. AstraZeneca, międzynarodowy koncern, mówi, że już taką szczepionkę będzie miał na początku przyszłego roku. Amerykańska firma Moderna również informuje o dojściu do tego typu szczepionki. Dlaczego tak długo trwa opracowanie szczepionki? Panie redaktorze, no myślę, że wszyscy czekamy na pojawienie się tej szczepionki, bo tylko ona może spowodować, spowodować to, że zostanie przerwany łańcuch epidemiologiczny, czyli zakażenia koronawirusem. Wszyscy chcemy, żeby ta szczepionka była nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna. Dlatego okres jej wyprodukowania czasem jest niestety dość długi, ponieważ każda firma, która wprowadza na rynek nowy produkt, a tym nowym produktem będzie właśnie ta szczepionka, no musi mieć praktycznie stuprocentową pewność, aby efekt, który uzyskamy po podaniu tej szczepionki, czyli uodpornienie się na koronawirusa, ale także brak objawów ubocznych, będzie bezpieczny dla pacjentów. Myślę, że to jest kluczowa rzecz, aby wszyscy, którzy będą chcieli się poddać szczepieniu na koronawirusa, mieli tą pewność. Wiemy, jak silne są w tej chwili ruchy antyszczepionkowe, które będą to wykorzystywały. Dlatego firmy, które pracują w tej chwili nad wyprodukowaniem tej szczepionki, no przywiązują bardzo wielką wagę do tego, aby ta szczepionka była nie tylko skuteczna, ale naprawdę dla nas wszystkich bezpieczna. Opracowanie szczepionki to zwykle są lata. Tutaj już po roku będziemy mieć, no, prawdopodobnie będziemy mieć działającą szczepionkę. No ciągle jednak spodziewamy się jesieni, sezonu grypowego. Czy pana zdaniem czeka nas powrót do lockdownu takiego, jak mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu? No myślę raczej, że nie. No, jesteśmy bogaci już o pewne doświadczenia, jeżeli chodzi o wiosnę. Wiemy, że wtedy ta decyzja była jedyna z możliwych. Dlatego myślę, że już teraz na jesieni, jeżeli no niestety skumuluje się fala w grypy, ale także prawdopodobnie druga fala koronawirusa, będziemy mogli to opodowywać już w sposób może bardziej punktowy, nie ogólnokrajowy. Jesteśmy do tego przygotowani. Jest w tej chwili zespół, który wczoraj już odbył pierwsze posiedzenie, właśnie zespół, który ma wypracować standardy postępowania, jeżeli ewentualnie pojawi się na jesieni druga fala koronawirusa. Niestety doniesienia, które mamy w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych, czy też z Europy Zachodniej, no pokazują, że wszędzie tych nowych zachorowań na koronawirusa jest coraz więcej. Epidemiolodzy co prawda przewidywali, że tak jak w przypadku chorób wirusowych, lato jest tymi miesiącami, kiedy tych schorzeń jest zdecydowanie mniej. No, na przykład wirus grypy latem nie okazuje się, że jest tak bardzo zjadliwy jak właśnie na jesieni czy też zimą. No widzimy, że tutaj akurat nie ma aż takiego przełożenia, że odnotujemy bardzo duży spadek zachorowań, nowych zachorowań na koronawirusa. Dlatego myślę, że no jesień będzie tym takim dla nas dość wyraźnym testem, czy poradzimy sobie z nową falą koronawirusa, która może także kumulować się z epidemią grypy. A wszyscy wiemy, że jesienią mamy wiele przeziębień, pojawia się właśnie grypa i objawy chorobowe wszystkich tych schorzeń są początkowo jednakowe, czyli wysoka gorączka i kaszel, więc bardzo trudno będzie rozróżnić, czy to jest wirus grypy, czy to jest koronawirus. Dlatego tak ważną rolę będą odgrywały tutaj poradnie lekarzy rodzinnych. Wczoraj na spotkaniu razem z panią konsultant do spraw medycyny rodzinnej rozmawialiśmy na tym, jak wyposażyć lekarzy rodzinnych w narzędzia, aby mogli rozróżnić na tym pierwszym etapie, wstępnym etapie to zakażenie, czy to jest grypa, czy to jest koronawirus. Za chwileczkę powiemy troszkę więcej o tym zespole i jak on działa, jaki jest pomysł na jego działanie. Zanim jednak zadam panu pytanie dotyczące pana praktyki lekarskiej. Jak my możemy wpłynąć na swój układ odpornościowy, żeby lepiej był przygotowany do reakcji na pojawienie się wirusa? No, czy wirusa grypy, czy wirusa SARS-CoV-19?
Myślę, że każdy z nas z dzieciństwa pamięta różne sposoby, jakie były w rodzinie, aby podnosić swoją odporność, prawda? Mleko z miodem. Właśnie, ale myślę, że no, ruch, czyli aktywny tryb życia, także no, odpowiednia ilość snu powoduje to, że nasz organizm jest gotowy na ten okres jesienno-zimowy. Aczkolwiek no, nie ma cudownego środka czy cudownego leku, który by spowodował, że nasza odporność będzie bardzo wysoka. No, to jest taka jakby sezonowość. Właśnie na jesieni nasze organizmy są bardziej podatne właśnie na wszystkie infekcje, które się pojawiają w przestrzeni. I myślę, że no, jesień też będzie dość specyficzna i wyjątkowa. My czy wiemy coś na temat tego, jak ten wirus działa, jak ten, nasze organizmy walczą z nim? Czy po tych miesiącach walki z wirusem COVID-19 mamy większą wiedzę? No właśnie, wszyscy wczoraj na tym spotkaniu mówiliśmy właśnie, jak jest w tej chwili stan badań nad tym wirusem. No on jeszcze do końca nie jest zbadany, aczkolwiek dobrą rzeczą jest to, że no większość jednak przypadków zakażenia koronawirusem przechodzi w sposób bezobjawowy, ale też została wczoraj podana dość troszeczkę niepokojąca informacja, że właśnie 20% przypadków tych osób, które przechodzą bezobjawowo zakażenie koronawirusem, czyli nie mamy gorączki, nie mamy kaszlu, no czujemy się świetnie, jesteśmy zdrowi. U 20% u takich osób, jeżeli wykonamy zdjęcie klatki piersiowej, widzimy zmiany w płucach, czyli nie mamy objawów, a jednak wirus pozostawia w naszym organizmie widoczne ślady, jeżeli chodzi o tkankę płucną. Więc myślę, że to jest też bardzo ważne, abyśmy też o tym myśleli, że mimo że jesteśmy ludźmi na przykład młodymi, prawda, nie zachorujemy i przechodzimy to bezobjawowo najczęściej, no niestety w naszym organizmie w tkance płucnej jakieś zmiany na stałe mogą pozostać. Czy te zmiany są odwracalne? Czy one potem po zaleczeniu płuca nam, że tak powiem, wracają do normy? No, myślę, że tak, aczkolwiek no, w tej chwili trudno powiedzieć, no, jak to się będzie toczyło, bo to są świeże informacje, więc nie wiemy, w jaki sposób za miesiąc, za dwa czy za rok te nasze płuca będą wyglądały. Myślę, że w tej chwili naukowcy na tym bardzo pilnie pracują i zobaczymy, jakie będą efekty. To wróćmy do pracy zespołu. Państwo podzieliliście specjalistów na grupy, by zajmowały się poszczególnymi problemami. Tak, rzeczywiście. Wczoraj było pierwsze posiedzenie tego zespołu na wypracowanie standardów na wypadek pojawienia się drugiej fali COVID-19. Powstało 5 roboczych grup, które od dzisiaj zaczynają bardzo intensywnie pracować, ponieważ no, wiemy, że do września jest mało czasu. Jedna z pierwszych grup to jest grupa, która będzie analizowała standardy międzynarodowe związane ze zwalczaniem COVID-19. Wiele krajów w różny sposób zwalcza tą infekcję, dlatego warto się z tymi standardami zapoznać. Być może pewne schematy także warto przenieść na polski grunt. Czasem już rzeczy są już opracowane i skuteczne, dlatego chcemy przyjrzeć się tym metodom, bo każdy kraj troszeczkę inaczej podchodzi do zwalczania COVID-19. Także chcemy, następny zespół zajmie się oceną przygotowania i stanu naszej polskiej służby zdrowia, czy jesteśmy gotowi w tej chwili na przyjęcie drugiej fali koronawirusa. Także musimy opracować strategię na jesień, jeżeli chodzi o testowanie COVID-19, więc właśnie tutaj bardzo ważną rolą jest właśnie rola lekarzy rodzinnych. Także pochyliliśmy się nad szpitalami jednoimiennymi. Wiemy, że ten pomysł powołania szpitali jednoimiennych powstał w marcu i sprawdził się. Chcemy, aby te szpitale w dalszym ciągu działały może troszeczkę w innej formie niż dotychczas, ponieważ widzimy, że no, łóżka w szpitalach jednoimiennych były wykorzystane w 25%, więc no, chcemy, aby ten bufor wolnych łóżek był, ale może nie aż taki jak do tej pory. No i ostatnią rzeczą chcemy, aby wypracowana została strategia testowania właśnie przeciwko grypie, ale także szeroko pojęty proces wyszczepiania polskiego społeczeństwa. Wyszczepiania, czyli na grypę. Tak, chodzi o grypę oczywiście. Przyjrzyjmy się stanowi na teraz. W ciągu ostatnich kilku dni liczba zakażeń gwałtownie wzrosła do ponad 500. Teraz mamy ten sam poziom, czy spadają? No mamy te duże ogniska, to są duże zakłady pracy. Mamy kopalnie, mamy także w innym miejscu w kraju duże właśnie skupiska ludzkie w zakładach pracy, gdzie mimo
tych procedur, które są narzucone, mimo tego reżimu sanitarnego, no warunki pracy w tych dużych zakładach powodują to, że kontakt między ludźmi jest bardzo bliski, dlatego te nowe ogniska są dość liczne, bo no, kopalnia to jest na przykład prawie 3000 pracujących tam górników, więc mimo że testowaliśmy te kopalnie w maju przesiewowo, praktycznie wszyscy górnicy byli wtedy przebadani, no w tej chwili pojawiło się to nowe ognisko, które dostarcza nam codziennie niestety dużo dodatnich wyników, ale mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych dni ta sytuacja wróci do normy, ponieważ no, zaplanowaliśmy do środy włącznie przebadać wszystkich górników w tych kopalniach. Jeszcze panie ministrze, panie doktorze, kilka słów na temat zaleceń na teraz. Co zrobić, by się nie zarazić, a na pewno by zmniejszyć prawdopodobieństwo tego zarażenia? Pamiętam, że no wszyscy chyba już zapomnieliśmy, że jednak koronawirus jest wśród nas. Nigdzie nie wyjechał na wakacje do ciepłych krajów. Dlatego te ostrzenia i zalecenia, które w naszym ciągu obowiązują, czyli 1,5-metrowy dystans między sobą, zakładanie maseczki w komunikacji miejskiej, w pociągach, w sklepach, w supermarketach, czy też no, zwykła higiena, czyli wracamy do domu, pierwszą rzeczą, którą robimy, to myjemy ręce. Jeżeli jesteśmy poza domem, używajmy środków dezynfekujących. Praktycznie wszędzie możemy znaleźć pojemniki, gdzie te środki są, tylko no, trzeba z tego korzystać. No, musimy o tym naprawdę na co dzień pamiętać i w każdym wywiadzie, w każdym wystąpieniu medialnym będziemy o tym do znudzenia powtarzać, bo to jest jedyna metoda, abyśmy uniknęli masowych zakażeń, jeżeli chodzi o koronawirusa. Poszło nam całkiem dobrze z unikaniem masowych zakażeń. Może również na jesieni nie będzie gorzej niż było wiosną. Bardzo pięknie dziękujemy. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, w cywilu doktor medycyny i chirurg. Bardzo pięknie dziękujemy panu. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na kolejną rozmowę już za kilka minut. Doktor również, ale politologii. Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego.